Dzień dobry, witam wszystkich na moich uprawach. Dzisiaj chciałam Wam pokazać uprawę w pojemnikach i uprawa będzie dotyczyła patatów i orzeszków ziemnych. Tutaj w tych dwóch następnych są orzeszki ziemne. Zdecydowałam, wiecie, że będę uprawiać je w pojemnikach, bo mi się wydaje, że to będzie łatwiejsze, bo akurat plonami z tych roślin są korzenie i części podziemne, więc mi będzie łatwiej później no po prostu wysypać to gdzieś i przeszukać korzonki. I chciałam tak Wam pokrótce pokazać, jak ja to robiłam, jak sadziłam, jak przygotowałam podłoże. Ten film teraz jest koniec czerwca, sadziłam je o wiele wcześniej, tylko nie zmontowałam tego filmu, więc dzisiaj pomyślałam, że właśnie Wam pokażę, jaki jest stan obecny. I pokażę, jak właśnie robiłam to. Tu już właśnie widać, jak się przyjęły te bataty, już puszczają nowe przyrosty. Orzeszki też, aczkolwiek tak troszeczkę słabiej mam wrażenie. Tutaj dałam im kompost, więc możecie zobaczyć, pomidorek jakiś wyrósł tutaj. Jakiś tutaj, nie wiem co to, czy to arbuz? I lebiody pełno. No, może zostawię, słuchajcie, to jest chyba arbuz, ale numer. No, także patrzcie, chciałam orzeszki, a może arbuzy będę w tym uprawiać, zobaczymy. No, to są wszystko samosiejki. No więc, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to sadziłam, jak przygotowywałam podłoże, może komuś się w przyszłym roku to przyda, to zapraszam na dalszą część filmu. Dzisiaj będę sadzić orzeszki ziemne i bataty. W tym roku jestem, wiecie, z tym wszystkim tak opóźniona, że to już było na ostatnią chwilę wszystko wsadzane będzie. No i trochę już przetrzymałam te sadzonki, zresztą widać jakieś tam niedobory. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. No, ale zresztą powiem Wam, że teraz dopiero ten tydzień taki jest cieplejszy, żeby to robić. No i postanowiłam posadzić te orzeszki ziemne i bataty w takich kastrach. Mam tu różne rozmiary, zobaczę, jeszcze sama zdecyduję w trakcie sadzenia, ile mi to miejsca zajmie. To są kastry budowlane, ja już tam taki kręciłam odcinek o pojemnikach do upraw. Pokazywałam je. One służą mi w ogrodzie do wielu rzeczy, słuchajcie. O, tam na przykład stoi jedna kastra. Druga. Tam trzymam wodę, bo mi jest tak wygodnie, wiecie, konewką podejść, podlać. Nie zawsze mi się chce szlauf wyciągać. Ale też właśnie chcę je użyć do uprawy. Z tym, że trzeba najpierw, wiecie, wywiercić otwory będzie. To zaraz się tym zajmę. Niektórzy mnie pytali, jak z bezpieczeństwem tego plastiku. Szukałam w internecie i za bardzo różnych tam informacji nie znalazłam za wiele. One i tak już tutaj parę miesięcy stoją, była woda zbierana ze szklarni w nich, więc już żadnego jakiegoś zapachu nie wydzielają. No mam nadzieję, że to nie jest nic strasznego. Cokolwiek o nich tam znalazłam, to Wam już zalinkuję, bo teraz to nawet nie pamiętam. Tutaj jest tylko takie oznaczenie, ja Wam pokażę. Tutaj jest takie pap. Nie wiem, ostrość nie łapię. Tu jest tylko takie, wiecie, oznaczenie PAP. Nie wiem, muszę poczytać, co to jest. Wiem, że wiele osób w tym z powodzeniem uprawia różne rośliny, więc ja też spróbuję. Zresztą powiem Wam, że ja nie widzę różnicy między tym tworzywem, a takim tworzywem, gdzie doniczki są do rozsad robione. Tutaj też bym musiała zobaczyć. Ale mi się wydaje, że to jest ten sam plastik. Dobra, zrobię jeden film o tym, bo powiem Wam, że to będzie to samo przez to samo, więc mi się wydaje, nie ma sensu robić osobnego filmu o orzeszkach, osobnego o batatach. Może później jakoś Wam pokażę, jak je tam pielęgnuję w oddzielnych filmach, chociaż nie wiem. Słuchajcie, to jest mój pierwszy rok i z orzeszkami, i z batatami. Więc zobaczymy. Orzeszki siałam
Gdzieś tak to było 13 chyba lutego, jak patrzyłam do notatek, to wtedy tak namaczałam na ręcznik, a 20, 19 wsadzałam do ziemi, lutego. No i one już, wiecie, dawno powinny być wsadzone moim zdaniem, bo się już męczą w tych doniczkach. Biorę się do wiercenia otworów. Jedyną rzecz, którą zrobię teraz, wiecie, inaczej, to nie będą otwory w dnie, tylko zrobię otwory, wiecie, tak troszeczkę parę centymetrów nad dnem, z boków. Dlaczego? Ponieważ to będzie też takie troszeczkę magazyn wody tam na dole. Bo u mnie bardzo, wiecie, jest sucho na działce z reguły i mniej będzie trzeba podlewać. Tutaj jakiś drenaż zrobię albo właśnie trociny dam i ta woda nie będzie, wiecie, przelatywać na wylot, tylko tutaj nad samym dnem zrobię otwory i zawsze tam ten centymetr będzie więcej wilgoci. Wiertło, nie wiem nawet jaki to jest rozmiar, ale wziąłam takie, wiecie, solidniejsze, żeby już konkret dziura była. O, taki otwór nam powstaje. O, eleganckie dziurki. Teraz na dno pójdzie właśnie drenaż. Myślę, że zrobię te trociny i mieszankę kompostu z ziemią. Może trochę jakiegoś przekompostowanego bornika. Podobnie jak w tych grządkach, wiecie, w szklarni robiłam. Teraz przewiercę sobie następne i potem już Wam pokażę, jak wypełnię. Pamiętacie, ostatnio Wam za skrońca w szklarni pokazywałam. I zobaczcie, otwieram kompostownik, a tutaj jego wylinka. Chyba jego. Może on wtedy szukał miejsca, żeby właśnie zrzucić wylinkę. Zobaczcie, jakie to fajne. Czy tylko ja się tym tak fascynuję? To chyba jego głowa była. Znaczy ta skóra z głowy. No, ciekawa rzecz. Mam nadzieję, że już sobie poszedł z kompostownika, bo chcę sobie nabrać kompostu do sadzenia tych orzeszków i batatów, ale fajna wylinka, no. Zrzucił ubranko. No, a może on szukał właśnie tej szklarni, tam takiego zacisznego miejsca. A wybrał jednak kompostownik. No nie, to chyba na kompost rzucę z powrotem. Tylko może tutaj mi się przerabia. Mam nadzieję, że go nie znajdę tutaj, że gdzieś nie skrzywdzę go. Będę ostrożnie nabierać tego kompostu. Oj! Ja się tutaj, wiecie, nie nudzę na działce. Naprawdę, co chwilę coś. Co chwilę coś. Tutaj widzicie, wybrałam sobie tego kompostu i takiej ziemi piaszczysto-gliniastej, a w zasadzie bardziej piaszczystej. O, tutaj widać taki piach. Ja to teraz wymieszam, troszkę obornika dam. Wyczytałam, że i bataty, i orzeszki ziemne wymagają takiej próchnicznej ziemi. Raczej takiej zasobnej w próchnicę.
No i teraz co, wymieszam, dam do kaster i myślę, że jeszcze kastry dołożę, może będą po dwie. Do tych niższych wsadzę orzeszki, a do tych wyższych wsadzę bataty, bo bataty muszą mieć tak 30-40 cm wysokości te pojemniki, bo tak korzenie się zagłębiają. I jednego orzeszka, jedną sadzonkę chcę wsadzić w szklarni między pomidorami, bo wyczytałam, że one właśnie dobrze na siebie wpływają, orzeszki ziemne z pomidorami. No i też zbiór jest orzeszków wtedy, kiedy już się likwiduje w sumie pomidory. Także tak spróbuję jedną sadzoneczkę tam wsadzić gdzieś. No i do tak przygotowanego podłoża będę sadzić sadzonki orzeszków. One już kwitną, tutaj te żółciutkie właśnie to są kwiatuszki, takie niepozorne. I to są szypułki tych kwiatów i właśnie ta szypułka się zagłębia w ziemię i na końcu tworzy się właśnie mały orzeszek ziemny. To ten pręcik to nie jest korzeń rośliny, tylko to jest właśnie szypułka kwiatka. Ona się tak wydłuża z czasem, zagłębia się w ziemię i na końcu tworzy strąki z orzechami ziemnymi. Czyli to nie jest tak jakby bulwa, tak jak w przypadku ziemniaka czy batata, bulwa korzeniowa, tylko strąk. Zresztą orzechy ziemne mają więcej tak naprawdę wspólnego z bobem chociażby niż z orzechem, bo właśnie zaliczają się do roślin bobowatych. I dlatego ziemne, no bo te strąki pod ziemią są, ale to nie są właśnie korzenie, co ciekawe. Dla mnie to była ciekawostka, że to nie jest właśnie korzeń, tylko szypułka kwiatu, która się właśnie zagłębia pod ziemią. Ja je tak sadziłam poziomo troszeczkę. Widziałam też na jakichś takich angielskojęzycznych filmach, że hodowcy tych orzeszków właśnie tak te gałęzie przysypują ziemią, troszeczkę tak jak ziemniaki przysypujemy. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle robię to pierwszy raz. Może właśnie to ułatwia tym szypułkom się tam ukorzeniać w ziemi. Nie wiem, no zobaczymy. Inna nazwa orzeszka ziemnego to jest orzacha podziemna, albo też orzech arachidowy, fistaszki, no to już takie bardziej znane nazwy. No wiecie, ja posadziłam to tak jak mogłam i miałam możliwości, zobaczymy co z tego wyjdzie. Sama jestem ciekawa, będę Wam pokazywać. A teraz przejdziemy do batatów. Bataty, czyli słodkie ziemniaki, wilec ziemniaczany, takie przynajmniej ja z nazwy ich znam. Ja bardzo lubię bataty, lubię je w postaci frytek albo zupę batatową. Bataty są bardzo zdrowe, mają bardzo dużo witaminy A. To jest 98% dziennego zapotrzebowania na tą witaminę. Też mają bardzo dużo błonnika, o wiele więcej niż ziemniaki. Niski indeks glikemiczny dzięki temu też. No i są takim warzywem, można powiedzieć, uniwersalnym. Przy tym same rośliny też nie chorują nam, tak jak w przypadku ziemniaków. Jeśli mi się ta uprawa powiedzie, to myślę, że następne lata również będą gościć na moim ogrodzie bataty. Bataty sadzę z sadzonek, tak jak widzicie, częściowo z doniczek, a częściowo takie ukorzenione w wodzie. Już ja tak, wiecie, byle jak po prostu sadzałam, bo chciałam wszystkie wysadzić. No więc już posadziłam te bataty i orzeszki ziemne. Ja się starałam je tak, wiecie, kłaść i podsypywać te pędy ziemią, żeby te przybyszowe korzenie puściły. I no cóż, trochę wymęczone, ale mam nadzieję, że będą ładnie wyglądać za parę dni. Bataty może za gęsto, nie wiem, po prostu tyle, co już tam miałam, to wsadziłam. I też jak były takie długie pędy, to ten pęd tak położyłam na ziemi i przysypałam na całej długości
ziemią. No i tyle, słuchajcie. Będę zdawać relacje, jak to wygląda. Mam nadzieję, że się kastry sprawią. Teraz gdzieś wybiorę im takie słoneczne miejsce. No i będę dbała o wilgoć. Najpierw siano chciałam dawać, ale sadzenie w tym sianie tego nie miało sensu i pomyślałam, że po prostu z czasem będę może kompostu dosypywać, jak to siądzie. A jeszcze taka sprawa z tymi dziurkami z boku. Przypomniało mi się, dlaczego też tak, ponieważ te trzciny, wiecie, potrafią w dziurkę doniczce trafić i przejść na wylot. Właśnie w tamtym roku tak miałam. Stały te rodzynki brazylijskie i to jeszcze one były na agrowłókninie, takiej czarnej, stały sobie. I ja patrzę, z doniczki trzcina wyrasta i ona po prostu gdzieś znalazła, wiecie, przebiła się przez agrowłókninę, znalazła od spodu dziurę w doniczce i przeszła. Także one są niesamowite, te trzciny. A takie coś, bo one będą też właśnie stały w miejscu, no tutaj wszędzie są trzciny, słuchajcie. O, tutaj nawet, patrzcie, rośnie, trzeba skosić. No, one właśnie będą na takim miejscu stały, gdzie te trzciny będą rosły, więc no nie będą się już przebijać. No nie wiem, chyba że dno przebiją kastry, to już bym była zdziwiona. Dobra, żegnam się z wami, kochani. Do zobaczenia, do usłyszenia. I taka malutka aktualizacja, słuchajcie, minęły 2 dni od posadzenia. Widać, jak się pięknie te listki podniosły. Już jakiegoś tam kolorku nabierają, połysku, także super. Tu orzeszki ziemne też odnajdują się w nowej sytuacji. Widać, że już tam wiedzą, o co chodzi. Oczywiście tu już ktoś je próbuje, czy smaczne, dobrze. No tutaj druga skrzynia. Też, wiecie, jakoś tak fajniej to zaczęło wyglądać. Takiej zieleni nabrały. No i będę zdawać wam dalej relacje z tego eksperymentu mojego. No to na razie, pa! Dobra, mówię jeszcze raz. Dobra, teraz to wsypuję. Tarararara. O, ciężkie.